Polski Mr. Beast, czyli chodzi o Czajnika. Ogólnie Czajnik zawsze jest nazywany polskim Mr. Beastem, ponieważ mocno inspirował się jego treściami i przyjął się jego styl montażu oraz produkcji bardzo jakościowych filmów. Jednak Mr. Beast w ostatnim czasie to co robi jest dosłownie mega chore, bo stawia filmy co około 2 tygodnie, a są one na bardzo wysokiej jakości i sam jestem ogromnym fanem takiego stylu materiału. I również chciałbym kiedyś coś podobnego robić, jednak do tego trzeba mieć już wielką korporację. Czajnik w niedługim czasie doda nowy film, który również jak opisywał jest bardzo dobry i również na niego czekam. Jestem ciekaw, czy polscy youtuberzy będą mogli kiedyś dorównać takim treściom, jakie są u Mr. Beasta. Wolę i tak Mr. Beasta.